Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z Neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Pierwszy odcinek zatytułowany Jak kiedyś ratowano noworodki. Odcinek powstał na podstawie książki profesora Michaela Obladena. Profesor Michael Obladen jest znanym niemieckim neonatologiem. Można powiedzieć, że przyczynił się do odseparowania neonatologii od pediatrii w Niemczech. Jest twórcą standardów opieki w oddziale intensywnej terapii noworodka w Niemczech. Od 50 lat zajmuje się historią neonatologii i napisał książkę. Książkę zatytułowaną The Newborn, A Cultural and Medical History, na podstawie rozdziału, z której powstał dzisiejszy odcinek. Początki. Początki to niewątpliwie resuscytacja. Resuscytacja bowiem jest jedną z najważniejszych czynności w neonatologii. Od zarania dziejów rodziły się noworodki niedotlenione okołoporodowo i poszukiwano czynności, jakie należy wykonać, aby uratować im życie. Pierwsze zapisy, jakie zostały odkryte w tej tematyce, pochodzą z XVI wieku przed naszą erą. W papirusie Ebersa widnieje zapis coś na kształt współczesnego rozpoznania stękania wydechowego na tle niewydolności oddechowej u noworodków, cytując: jeśli będzie płakać, przeżyje, jeśli będzie jęczeć, umrze. Były to czasy, kiedy nie odróżniano wcześniactwa od niewydolności oddechowej. W związku z powyższym niewydolność oddechową u wcześniaków traktowano jako stan uleczalny. Zarówno starożytni Grecy, jak i Rzymianie nie byli przychylni co do wszelkiej słabości, dlatego też z okresu literatury starożytnej widnieje mało zapisów na temat ratowania noworodków po urodzeniu. W związku z powyższym zdarzały się zgony noworodków po urodzeniu w tym okresie oraz dochodziło do przypadków dzieciobójstwa do czasu rozwoju chrystianizacji. Opiekę nad noworodkami w tym okresie sprawowały położne, położni oraz felczerzy. Byli to ludzie mniej lub bardziej piśmienni. I to właśnie środowisko wykształconych położnych stworzyło pierwsze standardy opieki okołoporodowej do czasu druku. Pierwszy podręcznik, jaki się ukazał, było to w roku 1513. Jego autorem był Eucharius Ruslin. Swoje dzieło zatytułował Obrót różany, gdzie właśnie opisał czynności, jakie należy wykonać po urodzeniu. Książka ta była rozpowszechniana. Podobnie, w podobnym okresie, ponieważ w roku 1472 odkryto zapisy dotyczące wentylacji metodą usta-usta. Metoda ta cieszyła się dużą popularnością z uwagi na jej skuteczność. Czynności, jakie należy wykonać po urodzeniu, były w kolejnych latach opisywane, udoskonalane i stosowane przez następne stulecia. Jak powszechnie wiadomo, do czasu rewolucji francuskiej za nauczanie odpowiedzialny był Kościół, tym również nauczanie medycyny. W czasie, kiedy na tronie apostolskim zasiadał Benedykt XIV w roku 1740, zapragnął on rozpowszechnić chrzest na terenie Europy. Powołał w tym celu swojego człowieka, Francesco Conjamele, aby ten napisał podręcznik i spisał czynności, jakie należy wykonać po urodzeniu, aby te czynności były obowiązkowe i konieczne do wykonania dla wszystkich osób uczestniczących w porodzie noworodka i aby one były wykonane, zanim nastąpi chrzest. Francesco, który był lekarzem, teologiem oraz prawnikiem, podjął się tego zadania, napisał taki podręcznik, książka była przetłumaczona na kilka języków, stosowana przez następne 100 lat. Krok dalej idąc, nie tylko na czynności, jakie należy zwrócić uwagę po urodzeniu, ale również na ich kolejność. Uwagę zwróciła inna postać, był to Gottlieb Rau, który właśnie usystematyzował czynności, jakie należy wykonać po urodzeniu noworodka. I algorytm postępowania z 1807 roku, ponieważ wówczas ukazał się jego podręcznik, chciałabym zacytować. Nie przecinaj pępowiny natychmiast, chyba że oderwała się od łożyska, ale rozpocznij resuscytację niemowlęcia przedtem. Możesz mieć przyjemność widzieć powrót życia nawet po godzinach, dlatego nie powinieneś zbyt wcześnie ustawać w swoich wysiłkach. Właściwym postępowaniem jest, jak następuje. Usuń wszelki śluz z ust niemowlęcia. Owiń niemowlę w ciepłe ręczniki i wycieraj klatkę piersiową szmatką nasączoną ciepłym winem. Jeżeli w ciągu 5 minut nie będzie widać efektu, łóż niemowlę do letniej kąpieli. Woda powinna obficie obleć ramiona, główkę trzymaj w pozycji pionowej. Wdmuchuj powietrze do ust specjalnie zaprojektowaną rurką lub piórem, zamykając nozdrza.
Musi to robić osoba zdrowa, a wdmuchiwana może być tylko niewielka ilość powietrza, ale wielokrotnie. Zastosuj lewatywę wodą z winem lub czystym winem. Wyjmij dziecko z wanny, połóż je na suchym ręczniku i polej jego klatkę piersiową zimną wodą. Trzymaj mocno pachnące przedmioty blisko nosa, np. papierosy, amoniak, spirytus, świeżo pokrojoną cebulę lub chrzan. Lej do ust trochę wina lub brandy. Jeśli to wszystko nie pomoże, przypal podeszwy jego stóp gorącym żelazem lub rozżarzonym węglem. Jeśli szybciej osiągniesz swój cel i życie powróci, pomiń silniejsze zabiegi, ale włóż niemowlę do letniej kąpieli i delikatnie masuj jego klatkę piersiową, aż oddech stanie się regularny. Podobnie od zarania dziejów dbano o komfort noworodka po urodzeniu. Pierwsze zapisy w tym zakresie pochodzą z X, które zostały odkryte, z X wieku przed naszą erą, również w czasach nowożytnych. Opisywano różne sposoby takiego postępowania. O kilku metodach, o których może warto powiedzieć, to jedną z nich było na przykład owijanie ciała noworodka skórą owczą, która była jeszcze ciepła, bądź też innym ze sposobów było umieszczanie ciepłego kawałka mięsa na klatce piersiowej noworodka po urodzeniu. Jeszcze innym czynnością, jaką wykonywano, jej zapis widnieje z roku 1837, było umieszczanie noworodka w tuszy świeżo ubitego zwierzęcia, tak zwana kąpiel zwierzęca. Wczesne urządzenia do wentylacji u noworodków zaczęły się pojawiać w drugiej połowie XVIII wieku. Były to bardzo prymitywne maszyny. Wraz z postępem naukowym, jaki się dokonał, dotknął również i tę dziedzinę. Nie można nie wspomnieć o aspekcie wynalezienia elektryczności, która również znalazła swoje zastosowanie w resuscytacji. Z punktu widzenia neonatologicznego warto wspomnieć o odkryciu, jakiego dokonał człowiek o nazwisku Capuron w roku 1820, kiedy to opisał metodę elektrostymulacji nerwu przeponowego. Ale rozwój naukowy to nie tylko blaski, ale również cienie. W 1828 roku bowiem francuski chirurg o nazwisku Jean-Jacques Leroy de Thiol przeprowadził badanie, w czasie którego badał on ilość powietrza, jaka powinna zostać wprowadzona do płuc w celu wywołania odmy opłucnowej. Co warto podkreślić, ponieważ będzie miało to znaczenie, swoje badanie prowadził bez regulatora podaży ciśnienia. Badanie to prowadził na dorosłych topielcach wyłonionych z sekwany, na żywych zwierzętach, na noworodkach urodzonych martwo bądź noworodkach, które zmarły. W czasie swojego badania stwierdził, że płuca noworodków tolerują każdą objętość powietrza, każde zadane ciśnienie, podczas gdy pod wpływem tego ciśnienia odma powstaje już u dorosłych bądź zwierząt. Tłumaczył to tym, że w czasie sztucznej wentylacji noworodka płuca są zwarte, klatka piersiowa ulega rozszerzeniu, przepona obniża się i powstaje swoisty guz, podczas gdy w czasie naturalnego oddychania u noworodków powietrze przedostaje się zarówno do płuc, jak i do klatki piersiowej. Opisał swoje badania w artykule, który był bardzo wpływowy. W związku z powyższym, rok później, w roku 1829, francuska Akademia, Królewska Akademia Nauk w Paryżu powołała komisję w celu weryfikacji tych doniesień, która potwierdziła wyniki jego badań. Położyło to kres rozwoju sztucznej wentylacji u noworodków ze sposobem podaży wdmuchiwanego powietrza do płuc na długi czas. Wręcz pojawiły się doniesienia, iż jest to metoda przestarzała. I oprócz jednego urządzenia, jakie skonstruował John Snow w latach 40. XIX wieku do wentylacji sztucznej u noworodków, ta gałąź nie rozwijała się dalej. Spowodowało to rozwój metod pośrednich, tak zwanych metod alternatywnych resuscytacji u noworodka. Jest takich dwóch najsłynniejszych w środowisku, o których może warto powiedzieć. To była metoda Sylwestra z 1858 roku oraz metoda Schulza z 1871 roku. Cytując tę pierwszą metodę Sylwestra, podnieś ramiona pacjenta do góry po bokach głowy, a następnie delikatnie i równomiernie wyciągnij je do góry i do przodu przez kilka chwil. W ten sposób próg zwiększy pojemność klatki piersiowej poprzez uniesienie żeber i wywołuje wdech. Następnie przesuń ramiona pacjenta w dół i przez kilka chwil delikatnie i mocno dociskaj je do boków klatki piersiowej. Ta czynność zmniejsza objętość klatki piersiowej i powoduje gwałtowny wydech. Dla równowagi metoda Schulza
Po zaciśnięciu pępowiny położnik trzyma ramiona niemowlęcia. Kciukami trzyma klatkę piersiową od przodu, palcami wskazującymi pachę od tyłu, a pozostałymi trzema palcami tył klatki piersiowej. Z pozycji wieszącej odchyla dziecko do góry. Gdy ramiona położnika uniesione są poziomo, zatrzymuje się delikatnie, tak aby ciało niemowlęcia powoli opadło do przodu. Ciało niemowlęcia jest teraz wyprostowane. Jednym zamachem jednego klatka piersiowa pozbawiona ucisku powiększy się dzięki swojej elastyczności. Przepona opadnie w dół w wyniku działania huśtawki na jelita, wywołując głęboki wdech. Był to tak zwany manewr wahadłowy. Powstawały różne modyfikacje tego postępowania po urodzeniu, jak również nie ulega wątpliwości, że zaczynały się pojawiać doniesienia o kontrowersjach, jakie budziło takie postępowanie. Spośród wielu, które opisywano, o których może warto wspomnieć, jednym z nich było badanie fińskiego pediatry o nazwisku Arvo Uple, który badał mózgi zmarłych noworodków. W swoich obserwacjach opisał, iż tego typu postępowanie, huśtawki, kołysania, ruchy wahadłowe po urodzeniu u niedotlenionego noworodka powodują krwawienia wewnątrzczaszkowe, a największe zaobserwował u wcześniaków po metodzie Schulza. Nie tylko odmy obawiano się z powodu wentylacji sztucznej u noworodków ze sposobem podaży wdmuchiwanego powietrza do płuc, tak zwanej wentylacji nadciśnieniowej, ale również zakażeń związanych z metodą usta-usta. I takie jedno z doniesień, których, ponieważ było ich wiele, które jakby podsycało tego typu obawy, była sytuacja epidemiologiczna z Neuenberga w latach 70. XIX wieku. W roku 1875-76 bowiem doszło tam do zgonu 10 noworodków po urodzeniu do najpóźniej 3 miesiąca życia z powodu gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie dochodzenia, które przeprowadzono, wykluczono wszystkie inne przyczyny, jakie mogły być powodem tego typu sytuacji, jak również nie zaobserwowano endemicznego występowania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w tym okresie na tym terenie poza 2 przypadkami. Dochodzenie to wykazało, iż przy porodzie tych dzieci, które rodziły się z objawami niedotlenienia, uczestniczyła jedna położna, która przeprowadzała metodę sposobem wentylacji usta-usta u tych dzieci. Położna ta sama chorowała na gruźlicę, w wyniku której niestety później zmarła. Dochodzenie to wykazało również, iż położna ta wykonywała tego typu postępowanie nie tylko w ciężkich przypadkach, ale również przy niewielkich objawach. I taki stan trwał nadal. Również jednym z badań, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, było ich wiele, które jakby utrzymywało zakaz wentylacji sztucznej u noworodków, wentylacji nadciśnieniowej, było badanie z roku 1887 metodą pletyzmografii porównawcze 9 różnych metod alternatywnej resuscytacji u noworodków, które również potwierdziło, że tylko te 2 metody, Sylwestra i Schulza, są metodami zalecanymi i skutecznymi. I taki stan trwał aż do roku 1960, kiedy to po stuleciu bez dowodów naukowych oczywiste się stało, że te metody ani nie poprawiają napowietrznienia płuc, ani nie poprawiają utlenowania. Obowiązujący zakaz i stan wiedzy spowodował, że poszukiwano rozwiązań innego rodzaju. Zaczęły pojawiać się respiratory tak zwane typu zbiornikowego. Jednym z nich był aparat Waye, który został stworzony w 1876 roku, tak zwane żelazno płuco, a opisany przez Knapa. Był to blaszany metalowy cylinder, który jeden koniec miał zamknięty, drugi miał otwarty, przez który umieszczało się wewnątrz nieprzytomnego pacjenta. Jego szyja była ściśle owinięta chustą, aby powietrze z tego cylindra nie przedostawało się na zewnątrz. Wewnątrz cylindra umieszczony był cewnik podłączony do worka i ruchy tego worka powodowały albo wzrost ciśnienia wewnątrz cylindra, albo rozrzedzały znajdujące się w nim powietrze. Warto wspomnieć o postaci, która jest powszechnie znana jako odkrywca telefonu, Alexander Graham Bell.
Nim jednak tego dokonał, w 1869 roku skonstruował on prototyp kamizelki podciśnieniowej dla noworodków, tak zwane żelazne płuco dla noworodku. I tego typu respiratory typu zbiornikowego były chętnie używane, stosowane, cieszyły się one popularnością, zwłaszcza w XX wieku, w czasie epidemii poliomielitis, z uwagi m.in. na fakt, iż znajdowały zastosowanie do wentylacji długotrwałej. Ich wadą natomiast był brak mobilności, w związku z czym pojawiła się potrzeba skonstruowania respiratora przenośnego i tego zadania podjął się Charles Trouchard, który skonstruował zbiornik powietrza z regulatorami podaży ciśnienia tego powietrza, połączony aparatem ustno-gardłowym, przewieszony przez wstążkę na czole. Był to respirator przenośny. Jeśli chodzi o współczesne respiratory, aby o nich powiedzieć, należy cofnąć się do roku 1907, kiedy to Heinrich Dräger skonstruował respirator tzw. pulmotor, który został następnie opatentowany. Heinrich Dräger był zegarmistrzem z zawodu jako ciekawostka i przy konstrukcji respiratora wykorzystał swoją wiedzę z pierwotnego fachu w czasie powstawania i tworzenia mechanizmu przełączania między wdechem a wydechem. Respirator, który stworzył, pulmotor, był następnie modyfikowany, ulepszany i pojawiły się jego wszelakie wersje. Jedną z nich była wersja baby pulmotor. I te pierwsze respiratory dla noworodków były to respiratory przeznaczone nie do wentylacji długotrwałej w oddziale, ale dla ratowania noworodków na sali porodowej w czasie porodu po urodzeniu. Były one bowiem obsługiwane ręcznie. W latach 60. zaczynało się pojawiać inne maszyny. Było około 20 różnych urządzeń dostępnych na rynku producentów nie tylko w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych. A takie ścisłe odgałęzienie stricte na sieć produkcyjną przeznaczoną dla noworodków i dla dorosłych nastąpiło w latach 70. Na zakończenie przytoczę wniosek autora rozdziału. Wczesny wzrost, głęboki upadek i powolne przywracanie wentylacji mechanicznej w przypadku niedotlenienia noworodków pokazuje, jak mocne zalecenia autorytetów naukowych oparte na słabych dowodach naukowych może opóźnić postęp medycyny o wiele dziesięcioleci. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Jeśli Wam się podobało, to napiszcie komentarz, jeśli nie, to również. I zapraszam na kolejny odcinek. Za 2 tygodnie opowiem o początkach stosowania tlenu w resuscytacji noworodków, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!